Drodzy słuchacze, to będzie apel do kobiet i młodych, i starych, chociaż kobiety się nie starzeją. Słuchajcie, myśmy przeżyli piekło w czasie powstania. Ginęły dzieci, ginęli dorośli. Kobieta od początku życia do końca jest potrzebna mężczyzną, ponieważ zawsze potrzebują opieki, czy to małe dziecko, czy dorosły. Postarajcie się dorównać im. Nie mam na myśli zabijania, ale ochronę tego, co jest wam najdroższe. Waszych dzieci, waszych mieszkań, tak zwanego ogniska domowego. Myśmy o to walczyli. Przez 63 dni.